Cześć wszystkim, witam was w 20. jubileuszowym odcinku właśnie z serii Overwatch i pobierzmy sobie pierwsze demo. Zobaczmy, co w naszym odcinku 20. będzie jako pierwsze. Czy pan podejrzany będzie cheaterem, czy jednak będzie niewinny? Wszystko się okaże. Zacznijmy od tego, jaka to będzie mapa. Mamy Overpass, mamy turniejowego na Overpassie. Dawno w sumie tego nie było, były skrzydłowe na Overpassie. No i zaczynamy od zlagowanego dema. Chyba zlagowanego dema nie chcecie oglądać, nie? Więc zrobimy sobie malutki restart CS-a i za chwileczkę wracamy do tego poziomu, z którego teraz się znajdujemy. No i już powoli dołączamy do tego miejsca, w którym byliśmy. Demo już odlagowane, tak jak widzicie. No ja nie wiem, co ten CS czasami odwala. Mamy rozgrzewkę pana podejrzanego, a nie tylko pana podejrzanego, bo oczywiście wszystkich dwóch drużyn. Movement? To fajny. Na razie te skoki wydają się naprawdę spoko. Tutaj jakieś, wiadomo. No. Jak na razie rozgrzewka jak rozgrzewka. No, zbytnio to nic nie pokazuje, chociaż było widać takie lekkie dziwne ruszanie celownikiem. Była lekka pauza pana podejrzanego, no. Może to świadczyć o czymś złym. No tutaj też taki bunny hop wpadł. Jeden przed chwilą. Wchodzą te bunny hopy panu podejrzanemu, oj, i są niestety, ale te charakterystyczne ruchy myszą, tak jak to jest oczywiście u aimbotterów, więc nie wygląda to za ciekawie, naprawdę nie wygląda to za ciekawie, wygląda to źle. Zostawia pana podejrzanego w naprawdę złym świetle, te wszystkie ruchy myszką i tak naprawdę od początku rozgrzewki już widziałem, że coś go... No, przepraszam, coś go tak trzepie, że aż nie może wytrzymać. Oczywiście standardowo Dielek we dwójkę z Grzechotnikiem razem zagrali Digla w pierwszej rundzie. Dziwnie się patrzy na ściany, tak jakby podawał info, w którym miejscu są dokładnie antyterroryści, więc podejrzewam, że możliwe, że tu będziemy mieli do czynienia z wallhackiem. Tak jest, na pewno jest wallhack. Czekamy teraz na potwierdzenie, czy będzie tu też aimbot. Uwolnimy sobie oczywiście o połowę, bo w takim zwolnieniu idealnie widać po prostu, jak celownik przechodzi na głowę, w przypadku oczywiście aimbota. No i chyba będziemy mieli tego aimbota, ale już lepiej skonfigurowanego. Mamy SSG, czyli scouta w drugiej rundzie u pana podejrzanego. Spoko. No tutaj mamy niebieski świerk, więc tam kilka groszy zawsze straci, to jest pocieszające. Kilka groszy pójdzie w niepamięć od takiego pana podejrzanego. Tutaj już Albatrosa widzi, czy słyszy, to nie wiem, natomiast na pewno widzi przez swojego wallhacka. Ale ten Albatros już... A, dostał info. Mógł dostać info oczywiście, no pewnie. To jest podsadzka, kaczki w ogóle. Czyli inhuman reaction, że tak powiem. Okej. Czyli mam nadzieję, że też widzicie to, że pan podejrzany ma wallhacka. Teraz czekamy na potwierdzenie tego aimbota, tylko wydaje mi się, że to raczej będzie formalność, bo raczej go posiada. Zaraz zobaczymy fraga na Albatrosie, którego najprawdopodobniej za chwileczkę wykona. Dobrze o nim wie. Jeszcze słyszał, że za nim jest ten Albatros. Nie wiem, dlaczego się nie odwrócił. Nie ma rusteka stycznego, więc to wszystko wiadomo. Będzie tutaj raczej aimbot. Raczej będzie aimbot, tylko dobrze skonfigurowany, o dziwo. Naprawdę dobrze skonfigurowany, ewentualnie... może nie tyle co skonfigurowany, co po prostu pan podejrzany pokazuje tam jakiś chociaż minimalny poziom w porównaniu do innych podejrzanych z innych odcinków Overwatcha. Więc ma tu jakiś poziom ten pan podejrzany, nie jest to oczywiście coś większego niż MG1, mi się wydaje, do kałaszka maksymalnie mówię. Jakieś quickscope'y robi, więc tak jak mówię, tutaj sprawa wygląda tak, że albo dobrze skonfigurowane, albo dobrze się po prostu, dobrze mu się gra w tą grę i jakiegoś ten skilla, jakby nie patrzeć, ma, który mu pomaga właśnie
robić takie fragi, ale tak jak mówię, aimbot tutaj też było przed chwilą widać. Jest, wallhack jest, czekamy może na te banehopy, bo wydaje mi się, że banehopy też są, tylko na razie się z tym dobrze kryje, bo jeden, czasami dwa banehopy mu wyjdą. Tutaj niby oślepiony, ale wychyla z quickscope'em. No, mówię, czekamy na jakiegoś banehopa. Jak widzicie, no tutaj ten banehop mu zawsze wychodzi. Czekamy na coś więcej, bo to jest zdecydowanie za mało, żeby oskarżyć go tu o banehopa. Tutaj wyłączymy aimbota na chwilę. Wiadomo, jak gra z awką, ewentualnie aimbot jest ustawiany na tułów. Tak, to będzie przejście aimbota na tułów z racji tego, że ma AWP, żeby odsunął od siebie podejrzenia. No tak jak mówię, pan podejrzany skilla ma, jakiegoś tam na pewno. Natomiast no nie jest to gra osoby czystej. Nie wiem, czy to jest banehop, czy po prostu mu tak ten skok wychodzi, ale raczej to nie jest banehop, więc nieważne. Ale nie jestem pewny. Wow, czyli mamy tu też griffing, bo to było już typowo chamskie zagranie ze strony pana podejrzanego. Zabicie swojego kompana. No i teraz jakbyśmy w sumie udowodnili mu banehopa, no to możemy śmiało 4 na 4. Naprawdę rzadko się to zdarza, bo rzadko się zdarza tak, żeby osoba z takim setem, z takim naprawdę full pakietem, jeżeli chodzi o cheaty, była też griferem, więc jest spoko. Robi jakieś noscope'y. Widzicie, na noscope'ach tu takie dziadostwo robi, tu quickscope'y. Mówię jak to wygląda. O, kaczka mu chyba nawet zdefuje. A jakby defuło na raz, to by było. Też pakę ma na widoku, więc... Mówię, ten celownik idzie na tył, więc najprawdopodobniej to będzie po prostu zmiana orientacji, jeżeli chodzi o celownik, celowanie tym aimbotem. Bo to po prostu zamiast na głowę, no to wiadomo, na tułów. I to jest dziwna sytuacja. Pan Iguana siedzi na respie z paką. Więc tutaj też oczywiście jakbyśmy mieli od niego demko do oceny, no to tutaj griffing nieunikniony. Tutaj nagle pan podejrzany wychodzi, znowu się pojawia. Szybki restarcik, nie wiadomo dlaczego. Wydaje mi się, że to jest banehop właśnie na tej poręczy, ale nie jestem pewny. Możecie mi powiedzieć, czy to jest po prostu movement kobry pana podejrzanego, czy jednak jest to banehop, taki pojedynczy. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Mi się wydaje, że to może być właśnie taki pojedynczy banehop, który mu się udaje jakby nie patrzeć za każdym razem, kiedy wychodzi z respa, co jest naprawdę dobrym zjawiskiem. Aż za dobrym. Aż podejrzanym. No i ciekawe. Mamy 3 na 2. Dzwon tylko 8 HP. Pan podejrzany wychyla tak słabo, po czym pada. No i mamy powrót do korzeni. Mamy tutaj SSG. Być może to są jacyś teammate, no ale... To nie jest fajne granie, naprawdę. Chciał coś napisać, może. Nic z tego konkretnego nie wyszło. Mówię, to wydaje mi się, że za mało jest, jeżeli chodzi o banehopa. Tutaj ktoś w ogóle ma cesarzową, więc zazdroszczę. Jest za mało, żeby osądzić go o banehopa, natomiast nie jest za mało, żeby osądzić go o... No, griffing tutaj też oczywiście będzie dodany. No, odwraca się plecami do antyterrorysty, do którego powinien strzelać, i dodatkowo jeszcze blokuje swojego kompana. Nie, to jest naprawdę chamstwo. Nie dość, że jest cheaterem, skończonym śmieciem, który ma aimbota i wallhacka, no to dodatkowo jeszcze umyślne przeszkadzanie. Szkoda, że tacy ludzie istnieją, no ale
Nieważne. Przesyłamy werdykt i widzimy się w następnym demku. No i następne demko w tym momencie się pojawiło. Przez tamtego pana podejrzanego z pierwszego dema no straciliśmy troszeczkę czasu, jakby nie patrzeć, no bo 10 minut na jedno demko to jest naprawdę sporo. 10 minut jak na jedno demko to jest naprawdę sporo. Jeżeli to by się utrzymało, no to ten odcinek może być nawet 40-minutowy, no ale wszystko się okaże tak naprawdę teraz. No, mamy overpassa turniejowego. Bardzo śmieszne by było, jakby to ktoś z jego kompanów z drużyny tym razem byłby na celowniku. Najlepiej ten Griffer. No i mamy pana podejrzanego w stronie antyterrorystów, a WP Phobos. Nie wiadomo, do kogo należy tak naprawdę. Czy do podejrzanego, czy jednak nie. Pan podejrzany 13-2-5 w 9 rund. Dobre statystyki, naprawdę bardzo dobre statystyki. Inów tutaj raczej nie będzie, chyba że ta WP właśnie należy do niego. I popatrzmy, jak sobie z niej radzi. Tutaj jakaś pierwsza konfrontacja. No i bardzo szybka reakcja. Naprawdę szybka reakcja do tego strzału przez ścianę. I odważny. Tutaj jakby patrzę na tego wróbla trochę. Dosyć nienaturalne umiejscowienie celownika. No wydaje mi się, że może tutaj być wallhack. Tutaj info oczywiście poszło. O kotwicy również info poszło. Aimbota raczej możemy sobie tutaj darować, no bo aimbota tutaj nie ma. Taki nie zdąży zdefować w ogóle, więc w sumie bez sensu. Dobra, skinów tutaj nie ma. Przynajmniej do M-ki. Kupił też Deagle, do którego również nie ma skina, więc raczej stawiam, że nie będzie miał żadnych kurek. I z tego co widać nie mamy tutaj aimbota. Przynajmniej na razie. Wiadomo, każdy może się odpalić. I powiem szczerze, takie demko, gdzie naprawdę nie widać na pierwszy rzut oka żadnego cheata, no jest ciekawe do oceny, naprawdę jest ciekawe. I to faktycznie nie widać. Może trochę tym wallhackiem zajrzę, no ale wiadomo, no, czasami są takie demka, w którym nawet my jako ekipki też mamy takie wakowe akcje. A po prostu jakoś celownik inaczej zjedzie czy coś i już widać później na powtórce czy na demku właśnie, że tak jakbyśmy patrzyli po prostu przez ścianę, no więc to też nie ma co tak do tego podchodzić. Jak na razie pan podejrzany czeka sobie na traku. Na jakiś wjazd. 4-2, więc tutaj tak naprawdę powinni się rozstawić 2-2, a jak widzimy troszeczkę inaczej to wyszło, no i został pan kotwica po stronie przeciwnej, któremu kończy się już powoli czas i pan podejrzany go sobie z łatwością zabija. Też troszeczkę przyspieszę, no bo wiadomo, interesuje nas raczej konfrontacja, jak tutaj raczej nie będzie żadnego many hopa. No i tutaj pan podejrzany tak naprawdę obsrał zbroję, no 4 osoby na niego weszły. Nawet jeżeli miały same pistolety, no to raczej pan podejrzany obsrał zbroję. I to tak konkretnie. Kolejny wjazd mamy tutaj na bombsite B, więc całkiem przyjemnie. Od monstera 4 osoby. Już 3. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pan podejrzany sobie schowa, słusznie. Jak na razie nie widać nic podejrzanego. No może, tak jak mówię, troszeczkę ten wallhack, no ale jakby miał jednak wallhack, to troszeczkę inaczej by patrzył, więc no, się okaże tak naprawdę. Patrzmy na jeszcze jakieś rundy. Tak podchodzi, albo lecisz, albo idziesz na łoku. No, nie możesz raz tak, bo tak cię będą słyszeć. Kanarek już o tobie wie.
aimbota tutaj nie widać. W ogóle. Ani trochę. To jest pocieszające, naprawdę. Chociaż o tym wróblu to jakby wiedział, że się tam czai. No. I teraz pytanie, czy odpuści. No właśnie. Słychać było, że wróbel jednak odchodzi, więc w sumie też nie jest tak, natomiast no. Jak już na pewniaka. Ale jak niby słyszał. No dobra, nie czepiajmy się. Teraz się tak jakby popatrzył na nich przez ścianę. No czekamy na rozwój sytuacji. Tylko czemu on idzie na bombsite'a? Aha, dobra. Przechodził po prostu. Nieważne. I zobaczmy, jak tam sobie patrzy. 2 na 3. Tutaj normalny strzał. Troszeczkę nerwowo, szczerze mówiąc. Spojrzy w dół. Jakbym patrzył tam raczej monstera, ewentualnie filar. Patrzyłbym na dół właśnie, przy zeskoku. On też nie patrzył. Czyżby, żeby nie wzbudzać podejrzeń, czy po prostu nie wiedział o nim, bo jest czysty. To jest trudne demo, naprawdę to jest trudne demo do oceny. Kolejne trudne demo. Więc szykuje się naprawdę ciekawy odcinek. Przecież na tamte demo nie było niczym trudnym, ale długim. No, śmierdzi mi to naprawdę trochę wallhackiem. No to jakby patrzył przez nich na ścianę. Przez ścianę, przepraszam. Kurczę, no. Tu cały czas na łok podchodzi terrorysta i był lekki prefire. Był widoczny lekki prefire. Nie podoba mi się to, wiecie? Chyba jestem skłonny mu dać po prostu wallhacka. Spoganie pola widzenia. Jestem w 90% przekonany, że może coś takiego mieć, ewentualnie jakieś info. No ale raczej większość osób się ze mną zgodzi, większość widzów się ze mną zgodzi, że pan podejrzany może właśnie mieć wallhacka, ewentualnie info od kogoś z jego drużyny, kto również ma wallhacka. Wie w którym momencie będzie, no słyszał co prawda. Osła. Też fajne niki. No, tutaj z Prefire'em. Wiecie co, wydaje mi się, że on ma jednak tego wallhacka. Też Prefire taki trochę dziwny. I aim lock na kotwicy. Kotwica wychyla. On tak jakby się kryje. Nie, to jest wallhack, wiecie? To jest na pewno wallhack. To jest na pewno wallhack i teraz... Może ta runda właśnie go obnażyła z tego wallhacka. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Że to jest właśnie ta runda, która go obnażyła z tego wallhacka. No i został pan podejrzany sam, 1 na 2. Więc to może być naprawdę ciekawe. Zobaczymy, jak to rozwiąże. No, szczerze mówiąc, najdzik na kanarka od razu poleciał. Na repliko z nową. No i zobaczymy, czy słyszy tego od monstera. Słyszy już od monstera. Poradził sobie. I z kanarkiem też sobie poradził. Wiecie, wydaje mi się, że może tutaj być wallhack jednak. Wydaje mi się, że może być tutaj wallhack. Ta jedna runda naprawdę była taka no, w 99% no, uświadomiła mi ona, że może być tutaj jednak ten wallhack. No. Może niektórzy się ze mną nie zgodzą, natomiast ja taki werdykt wysyłam. No i piszcie w komentarzach, piszcie po prostu w komentarzach, co o nim sądzicie. Ja sądzę tak, tak też wysyłam. I widzimy się w następnym demku. No i powiem wam, 20-minutowy odcinek po dwóch demkach. No, czegoś takiego jeszcze nie było. Jestem ciekaw, jak trzecie i czwarte demo
będzie się prezentowało. Być może, że to są ostatnie dwa szybkie demka. Się okaże tak naprawdę. Jaka to będzie mapa? Tym razem Mirage. Turniejówka na Mirage'u. Więc jeszcze jest coś innego niż Overpass. No i zobaczmy. Co pan podejrzany ma do pokazania na Mirage'u? Jak obecnie mu idzie? Podejrzewam 14-1-11 na miejscu trzecim. Jakoś specjalnie... O, ładna łupka. Naprawdę bardzo ładna łupka. Nie odbiega raczej statami od swoich teammate'ów, którzy przodują, jeżeli chodzi o tabelę. Najprawdopodobniej to nie jest AWP pana podejrzanego, jednak nie mogę tego wykluczyć w 100%. Mamy Glocka Grzechotnika u pana podejrzanego i z tego co widzę kupił sobie AWP, jednak jest to siatka Safari, więc jest tam ten skin Wildfire, tak mi się wydaje, że to był Wildfire, nie był jego, ale ma siatkę Safari, więc spoko. Pierwsza runda jak najbardziej, nic nie było widać. Tutaj słyszy Huskiego. Oj. No powiem szczerze, że ten strzał przez smoka do kaczki taki troszeczkę dziwny. Jakby sobie tak, wiecie, jakby sobie skanował tak byle gdzie, no to w sumie spoko. A on troszeczkę jednak wodził tym celownikiem na tego CTK. To troszeczkę mi się nie spodobało. Natomiast to oczywiście dalej nie jest podstawa do tego, żeby ona tutaj zreportować za wallhacka. Tutaj dwa bany hopy mu wyszły, więc trzeba mieć to też na uwadze, że jakiś tam bany hop mu wyszedł. Aimbota to tutaj nie ma, takie troszeczkę niefartowne strzały, bardzo blisko głowy. Tu mamy sytuację 2-1 z panem podejrzanym. O tej kaczce wiedział na shorcie. Nie wiem dlaczego nie rotuje na A, skoro paka jest ewidentnie zaplantowana na A. Tutaj kolejny bany hop mu się udał. Jak mówię, aimbota tutaj nie ma. Jest słabizna. I mamy SSG. Czyli potocznie zwanego scoutem. No, cały czas na razie pan podejrzany dostaje bat. Być może to było tą iskrą, tym bodźcem do tego, żeby zacząć cheatować. Mamy Negeva. Gruść. Szczerze mówiąc, pierwsze słyszę, jeżeli chodzi o tego skina. Pierwszy raz go widzę na oczy. Ale te bany hopy, kurczę, mi się nie podobają, wiecie? Bardzo często mu wychodzą te bany hopy. Coraz częściej. Mi się troszeczkę nie podoba. Mi się jednak troszeczkę nie podoba. Takie strzelanie z Negeva to jest tam dupy rozczaść. I też pytanie jest takie, czy pan podejrzany myśli, że za bany hopa nie ma walka? Myli się. Jeżeli oczywiście go posiada. Na razie miał kilka takich akcji, w których te skrypty mogły być widoczne, jednak no, być może to zwykły skill pana podejrzanego. No i w sumie kolejny demo, w którym trzeba troszeczkę posiedzieć, poczekać. I tak jakby się odsunął od tego wira. Być może to tylko timing, a być może chciał uniknąć jakiejś bezpośredniej konfrontacji. Tego się tak naprawdę nie dowiemy, natomiast możemy gdybać. Troszeczkę nieodpowiedzialne zachowanie pana podejrzanego. Zostawia sobie kolejne bany hopy. No, nie wiem już co o tym sądzić, naprawdę. Ostatnio też mieliśmy gościa, który też skakał tak pojedynczo, podwójne te bany hopy. No ale jak już skoczył chyba 4 z rzędu na właśnie tych sodach na Mirage'u, no to... No to coś tu było nie tak. Coś tu było ewidentnie nie tak. Aimbota, tak jak mówię, tutaj nie ma. Pan podejrzany w ogóle nie potrafi celować, ale może być ten bunny hop. Skrypt na bunny hopa. I pytanie, czy moja teza się potwierdzi. Kurczę, chyba tak. Na pewno. Dobra, mamy skrypt na bunny hopa. Taki też werdykt na pewno postawię. Teraz czekamy na jakiś rozwój sytuacji. Jak na razie jest lekkie podejrzenie wallhacka. Natomiast aimbota tutaj na pewno nie ma. No i teraz pytanie, czy zasłuży sobie słusznie na tego wallhacka, czy jednak
pochopnie go troszeczkę, oskarżyłem o niego. No Skonur go tam widzi z tej obuchy, więc ja bym się troszeczkę bał. I tutaj, szczerze mówiąc, mógłbym postawić wspomaganie celowania na pewno, natomiast mógłbym postawić wspomaganie pola widzenia, jednak nie jestem do końca pewny, czy jednak go miał. Jestem tak w 60-70% pewny, a to jest jednak troszeczkę za mało, więc damy niewystarczające dowody, jeżeli chodzi o wspomaganie pola widzenia, natomiast jeżeli chodzi o bany hopa, damy mu tutaj oczywiście potwierdzające to, że je ma. Więc przesyłamy werdykt i widzimy się w ostatnim demku czwartym. No i pobierzmy sobie ostatnie demko już na dzisiaj. Zobaczmy sobie, jaka to będzie mapa. Tam jestem ciekaw, czy może Mirage? Czyżby Overpass? Zaraz się okaże. Das dwójka. Okej. Okay. Super. I zobaczmy, kto to będzie na tym dasie. Kto się nam tu pojawi? Oczywiście nikt inny jak pan podejrzany w drużynie, która wygrywa 5-0. Pan podejrzany 9-0-0, więc naprawdę ładnie. Wupa łapa. Czy kupiona, czy posiadana? O! Digiel też. Mecha Industries. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo ładny digiel. I ładny strzał. Dziwnie się spojrzał, być może no ten terrorysta alfa chyba no, już tak siedzi na tym respie dosyć długo. Poza tym chyba nie tylko alfa siedzi na respie dosyć długo. I to co mi się wydaje, trzy osoby siedzą na respie. Tak, dokładnie, tylko dwie osoby grają. Czyli okej. Czyli on po prostu wie, że ktoś tam sobie stoi na tym respie i po prostu się wcelowuje. Stąd może ta duża liczba fragów. Tylko ciekawe, kto go zreportował. Być może te dwie osoby, które właśnie grają po stronie terrorystów, go zreportowały ze względu na to, że się zdenerwowały, że muszą grać z trzema afkerami. No w sumie sam bym się zdenerwował, jakbym miał trzech afkerów w teamie, no bez przesady. 007, czyli trzech bondów. Trzy razy James Bond, no tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Tam zauważył akurat, że ktoś się obraca, więc tak naprawdę najprawdopodobniej to będzie osoba, która tak naprawdę nic nie ma, tylko po prostu została niesłusznie oskarżona za to, że przegrywa. Po prostu, że przegrywa, że terroryści, tych dwóch terrorystów po prostu zreportowało go. Wierzę wam, że nawet cały team za to, że wygrywają, a oni muszą się użerać z trzema afkerami. Więc najprawdopodobniej to będzie demo do szybkiego przejrzenia. Nie będę go przewijał, no bo wiadomo, może się coś stać. Może to nawet nie są skiny pana podejrzanego. Natomiast wydaje mi się, że gra dobrze, ale przed chwilą zaczął strzelać do swojego teammate'a, więc możemy mu to jak najbardziej pod griffing podłożyć. No ma skinę do agenta, aha, czyli to jest jego AWP, okej. Okay. Czyli już wiemy, że to są jego skiny. Ale griffing jak najbardziej możemy mu tutaj przylepić, bo czemu nie, no strzelał do swojego z premedytacją, więc tutaj spokojnie griffing możemy mu dać, bo czemu nie, zawsze coś, no. No ale skiny ma, dobrze gra, powodzenie w dalszych meczach w takim razie, good luck, have fun. Natomiast proszę na następnym razem nie strzelać do swoich teammate'ów. Bo to jest hamskie. Naprawdę. To podchodzi pod griffing. I pytanie, czy mamy mu dać ten griffing, czy nie? I teraz tak strzelił. Dobra. Odpuśćmy mu to już. Niewystarczające dowody we wszystkich możliwych aspektach. Tak więc przesyłamy taki werdykt. No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Czterech naprawdę godnych panów podejrzanych w tym dzisiejszym odcinku. Jedna osoba, która naprawdę nie miała nic, no oprócz tam lekkiego griffingu, ale my już darowaliśmy. No a reszta on
mam nadzieję, że się zajmą. Tak więc dziękuję bardzo serdecznie za ten odcinek i do zobaczenia w 21 odcinku Overwatcha, który pojawi się za niedługo oczywiście. Trzymajcie się, na razie, cześć!